Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagramy w Beholder 2. Uwaga, to się dzieje w czasie growym, niecałe 2 tygodnie od ostatniego mojego zapisu, ponieważ uwaga, okazało się, że w momencie, w którym powiedziałem ziomkowi o tym, co robi strażnik, to Maria się zabiła. Ponieważ strażnik zrobił po prostu to samo, tylko że jeszcze gorzej. Kto rozumie, ten rozumie. Więc wczytałem sobie save'a. Trochę niestety musiałem nadrobić, ale co się stało? Spędziłem trochę czasu w pracy, nafarmiłem sobie pieniędzy, pomogłem, doradziłem samorozwój Amelii, pomogłem jej z questem, dałem jej do skrzydła takiej organizacji czy agencji, dałem jej ulotkę, bo gościu przyszedł do mnie do domu. Jak przyjąłem tego questa, to do mnie do domu przyszedł z tym. Z pracy odeszła, przelała mi tysiaka, jest bueno. Ja tam sobie też trochę ponazbierałem pieniędzy. Tam niecałe 2000 miałem przed tym. Nie, to 2-3. Tak, niecałe 2000, tak, mam niecałe 3000. Bo wiadomo, jeszcze w trakcie jak zbierałem, jak sobie robiłem te klony, no to oczywiście jeszcze musiałem płacić rachunki. A przez to trochę hajsu uciekało. Co jeszcze? A tak, a propos tej wiadomości, to niestety, ale chyba wiem, o co chodzi, ponieważ poza nagraniem ja wybrałem te, jak cofnąłem zapis, to wybrałem opcję, żeby dać tłumacza do tej babki. Potem z nią pogadałem i zadzwoniłem do ambasady i chyba oni ją sobie stąd właśnie zabrali. W sensie nie stąd, z ministerstwa, tego z tego bloku, w którym mieszka, o które nam powiedziała. Bo się też okazało, chyba to wspomniałem wcześniej, ale jeśli nie, to mówię teraz, że ona jest w ciąży, prawdopodobnie z tamtym strażnikiem i że ona nie chce tego dziecka, ale doradziłem jej, żeby zadzwoniła do ambasady, żeby ją wyciągnęli, no bo inne opcje to były takie, żeby dziecko zachorowała się na śmierć, inne to, żeby chyba dziecko usunęła, a jedna była taka dość drastyczna, nie pamiętam, jaka była konkretnie, ale różne opcje były, ale ja wybrałem ambasadę. Zobacz więc, o co chodzi z tą mobilną wiadomością, czy to jest to, o czym myślę. Jap! Funkcjonariusze ochrony muszą przedsięwziąć działania mające na celu odbicie genetyczki Marie Curie, która została porwana przez agentów wywiadu drugiego państwa. Pomoc w poszukiwaniach jest obowiązkiem wszystkich pracowników ministerstwa. Ministerstwo kontroli relacji biznesowych nakłada też na wszystkich pracowników grzyny za zaniedbanie obowiązków. Oho, zajebiście. Ciekawe, jak wysoka jest ta grzywna. Dobra, ale nic to. Przy okazji stwierdziłem, że w sumie jak już tak sobie nazbierałem wtedy też tych pieniędzy, no to zgarnę sobie też trochę rzeczy, no i zgarnąłem skrzynki biometryczne, mam ich aż 5, więc otwórzmy wszystkie. Okej. Okay. 3 informacje zostały i 40 kodów Heimdala. Zobaczymy. Po kolei teraz. Stron z dziennika. James był dobrym człowiekiem. Jego niezawodność i siła sprawiały, że gdy był w pobliżu, wszyscy czuli się pewniejsi siebie. Bardzo żałuję, że nie jesteśmy już tak bliskimi przyjaciółmi jak niegdyś. Nie ufam już nikomu. Nie dał mi do tego żadnych powodów, ale moja mania prześladowcza sprawia, że wszędzie widzę podejrzane szczegóły. W każdym wypowiedzianym zdaniu i w każdym rzuconym ukradkiem spojrzeniu. Jak mawiają, to, że masz paranoję, wcale nie oznacza, że nie masz racji. Mam wrażenie, że jego szczerym pragnieniem pomocy w zdemaskowaniu wewnętrznego okręgu, że za jego szczerym pragnieniem coś się kryje, czy raczej ktoś z kierownictwa Wydziału Spraw Wewnętrznych, węszy wokół wewnętrznego kręgu. Choć chętnie pociągnąłby moich kolegów do odpowiedzialności, to pojawienie się na szachownicy dodatkowego pionka mnie przeraża. Dlatego nie mogę zaufać Jamesowi. Kolejny list. Pamiętam dzień, w którym ja i twoja matka wybraliśmy się na wybrzeże. Po twoich narodzinach wybrzeże bardzo się zmieniło, ale wtedy wciąż jeszcze było piękne i niezatrute paliwem zatopionych wojskowych tankowców. Nie leżały na nim płonące zwłoki młodych marynarzy, zarówno naszych, jak i boreańskich, którzy zginęli w tej bezsensownej wojnie. W ten letni dzień twoja matka i ja wypiliśmy 3 butelki wina. Pływaliśmy, aż zrobiło nam się chłodno, a później ogrzaliśmy się w swoich ramionach pod wełnianym kocem. Pamiętam ten dzień tak wyraźnie, jakby to było wczoraj. Wtedy właśnie się poczęliśmy i był to drugi najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Bardziej szczęśliwy byłem tylko w dniu twoich narodzin. Okej. Okay.
Nerwana strona z dziennika. Bliżej ukończenia projektu, tym sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że nadciąga burza. Powietrze wręcz iskrzy od elektryczności. To chyba było coś wcześniej podobnego. Za kolejne dojść sobie zawążyć się. A dobra, to jest z poprzedniego odcinka. Dobra, to już znamy. I tutaj. U ludzi z wrodzoną ślepotą i atrofią nerwu wzrokowego rytmy alfa nie występują. Stało się to problemem, gdy DeSalvo i Weinberg zaproponowali wysłanie wszystkim niewidomym obywatelom skierowania do programu Błogiego Snu. Niech ich diabli wezmą. Tworzyliśmy ten projekt po to, aby nikt nie musiał już umierać. Na szczęście z najnowszych danych wynika, że brak rytmu w alfa nie jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za odporność na wpływ Heimdala. Sprawa ta jednak kolejny raz przypomina mi, jak łatwo rozwiązują oni wszelkie problemy. Nie ma człowieka, nie ma problemu. To odrażające. To kolejny powód, aby pomyśleć o ograniczeniu dostępu do panelu sterowania. Okej, zostały 3 informacje, jak powiedziałem, i 40 kodów. Zobaczymy, czy uda się zebrać do końca gry. Przekażmy informacje. O, nie mam nic. O, to ciekawe. Trudno, szkoda tych 15 minut, no ale niech będzie. Dobra, jak na razie tutaj nie ma co robić, ale pogadajmy sobie jeszcze z Horatio. Trzecia i ostatnia rozmowa tego serialu. No ale kurde, widać, że on jest takim strasznym chujem, nie? Dobra, czekaj, co się zmieniło a propos tego? Horatio. Jest teraz moim przyjacielem. Przyjaźń może być przydatna. A, dobra, okej, czyli jesteśmy jednak przyjaciółmi. Okej, no nie powiem. Trochę sądziłem, że to będzie w lepszy sposób wyglądało. Okej, obejrzeć wszystkie seriale i zaprzyjaźnić się z ludźmi. No, zajebiście. Kolejny achievement zdobyty. To zobaczymy. Ale ja szczerze bardzo rozumiem to jego podejście ze spoilerami. Ja osobiście też nienawidzę spoilerów do czegokolwiek. Jeśli ja oglądam jakiś serial, film i ktoś już to widział, to na Boga, morda w kubeł i nie spoileruj. Czekam, aż Horatio pójdzie, no bo musimy... Nie! Nie zapukać, tylko otworzyć. No i dobra, zobaczmy, co takiego ma najpierw w biurku. O, terminale Exodus, to trzeba zdobyć jak najszybciej, ale wiadomo, nie chcę tego kraść, no bo to niestety wiąże się z... kosztami, a wolę jednak te pieniądze zachować sobie na później. Co to jest? Jakieś zdjęcie magazynu dla geniuszy? Szanowny doktorze Newport, pierdoły, triumf, pierdoły. Wagany protokół to był B. Protokół zainicjowany. 1500! Ej, dobra. Okej, wiecie co? Skoro dostałem 1500, mam prawie 4,5, to wiecie co? Jebać to. Bierzemy jedno i drugie. Kurwa, 1500 na spokojnie mi to pokryje. Z palcem w dupie tak naprawdę. Dobra, zobaczmy. Okej, więcej kodów. 15 kodów było chyba w tym. I proszę, profil Isaaca. Utalentowany i bardzo inteligentny. Obsesja na punkcie idealnego porządku świata. Niezwykle pracowity, lecz łatwo zatraca się w swoich projektach, ignorując otaczającą go rzeczywistość. Z tego powodu może sprawiać wrażenie nieobecnego, niechlujnego, a nawet lekceważącego elementarne zasady higieny. Wrażenie to jest jednak mylne. Jest miękki, ale nieustępliwy. Przejawia absolutne oddanie i uprzejmość graniczące z szaleństwem. Zalecam... Cholera, szczerze mówiąc, nie wiem, po co tworzę te profile. Biurokracja wnika w nasze żyły, miesza się z naszą krwią i staje się częścią naszego metabolizmu. Każdy członek wewnętrznego okręgu należy do najwyższej elity. Te profile i zalecenia są bezcelowe. Tworzę je chyba z przyzwyczajenia. Obawiam się, że prędzej czy później takie bzdury staną się odruchami przekazywanymi naszym dzieciom i wnukom. Kurde, ale szczerze, no mogłeś tam dokończyć jednak o tym Weinbergu, nie? No ja tam byłem bardzo chętny dowiedzieć się, co tam dalej się mogło pojawić, nie?
Dobra, zamki szyfrowe już chyba umiem otwierać, co nie? Muszę sprawdzić, czy to mam. Tak, okej, okay. Czyli mogę... The fuck, coś tak na kamerę zmieniło! Dobra, moment, czekaj, stół, żeby teraz się nie pomylił, czy ja ten stół przeszukiwałem? Chyba tak... To też przeszukiwałem, czyli tak, zostało mi tylko i wyłącznie biurko Isaaca i jego terminal do sprawdzenia. Okej. O, rozmowa o podróżniku w czasie. Czy jako naukowiec wierzy pan w możliwość podróży w czasie? Teoretycznie na podstawie tego, co wiemy, możliwa jest podróż w przyszłość przy poruszaniu się z szybkością światła. Podróż w przeszłość jest niemożliwa. Na pewno? Dlaczego by to trzeba nie wynalazłeś w wehikuł czasu? Znaczy skąd, ale niedawno moje mieszkanie odwiedził człowiek podający się za Horatio Newporta, który twierdzi, że przybył z przyszłości. Horatio Newport? Nasz Horatio? Interesujące. I czego chciał? Chciałbym wpłynąć na technologię klonowania, bo według niego są w niej jakieś błędy, przez które w przyszłości klony zaatakują ludzi. Zora, to niemożliwe. Co dokładnie? Błędy? Błędy przede wszystkim. Technologia jest niemal idealna, ale chodziło mi raczej o podróż w czasie. To czysty idiotyzm. Cóż, był bardzo przekonujący, ja... Co mówisz, Ewanie? Naprawdę uwierzyłeś temu szarlatanowi? I cóż, wprowadziłem pewne poprawki do oprogramowania. Co? Ewanie, czy ty masz pojęcie, co zrobiłeś? Wiesz, co cię teraz czeka? Błagam o wybaczenie. Jestem winny, ale to już się więcej nie powtórzy. Jestem gotowy odpokutować swoje winy. No, spocznij, żołnierzu. To świątynia nauki, a nie wojskowe koszary. Sprawdzimy to oprogramowanie. Może szkody nie są zbyt wielkie. Ale przeniesiemy Newporta w jakieś lepsze miejsce. Lepsze, bardziej oddalone. I cichsze. Okej. Okay. Kiedy mam save'a? Moment. Biuro szefa. Dobra, dajcie mi to. Dobra, chyba ciut za wcześnie mu o tym powiedziałem. Tak, ale to jest scenariusz, patrzcie na boję. Dobra, daję emitery i weźmy kolejnego questa. Skończyłem rozmieszczenie emiterów, towarzyszu Weinberg. Czy wszystko poszło zgodnie z planem? Tak, umieściłem je tam, gdzie pan rozkazał, przy posągach i automatach sprzedażowych. A właśnie, a propos, to jedna rzecz. Okazuje się, że jeszcze tą ostatnią rzeczą, której szukałem, była ta strażnica... stróżówka na samym początku, jak się wchodzi do ministerstwa. Doskonale, sprawdźmy, jak wpłynie to na ogólne wskaźniki testowania osobowości. Na czym to skończyliśmy? Mówi pan, że emitery powstały przy okazji prac nad projektem prowadzonym z moim ojcem. Co było jego głównym celem? Niestety nie mogę ci tego powiedzieć, Ewanie. To tajne. Heimdall? Tak? Co? Nie! Nigdy o tym nie wspomniałem. Nie można opisać choćby ogólnych założeń? To musi być jakiś genialny pomysł. Genialny? Co mało powiedziane. Cóż, dobrze. Ogólnie mówisz. Świat nie jest doskonały. Proszę wybaczyć, towarzyszu Weinberg, ale to nie jest... przełomowe odkrycie. Tak, ale to jest scenariusz. Nowatorstwo idei wynika z wyciąganych z niej wniosków, Ewanie. Kaleb i ja doszliśmy do wniosku, że niedoskonałość można naprawić poprawiając tych, którzy są jej źródłem. Czyli ludzi. Trzeba sprawić, aby przestali popełniać błędy, albo zastąpić ich tymi, którzy ich nie popełniają. Zastąpić? Kim? No róż mózgownicą o klony chodzi. Rozejrzyj się. Jeszcze się nie domyśliłeś? Klonami? Chcecie zastąpić ludzi klonami? Najpierw musimy lepiej poznać ludzi, zgłębić ich świadomość, zrozumieć ich esencję, aby klony nie popełniały ich błędów. Tak, ale to jest na rucy, na przeszedłeś już testy osobowości? Po co? W mojej pracy muszę nieustannie sprawdzać ogólny poziom różnych charakterystyk osobowościowych standardowych ludzi. Testy pozwalają mi ocenić stopień, w jakim nasze idee i wysiłki wpływają na świadomość mas. Przeszedłeś już testy? Jeszcze nie. To obowiązkowa procedura. Znajdź telefon służbowy, odpowiedz na pytania.
Później porównamy twoje wyniki z wynikami, innych osób. Dlaczego? Dowiemy się, czy nadajesz się do pracy tutaj. Jeśli wymaga tego praca, to oczywiście przejdę ten test. Dobra. To idziemy do telefoników w takim razie. Na szczęście jest on bardzo bliziutko. Tylko dobra, może tak. Quick save, żeby nic się tu nie spieprzyło. Dobra. Przekazuję informację. Niewiele, ale zawsze coś. Pełni to. Celem tego testu jest zgromadzenie danych osobowościowych. Proszę potraktuj z uwagą. Raz rozpoczęty musi zostać ukończony. Masz tylko jedno podejście. Rozpocznij. Wiesz temat. Świat. Jak długo może żyć człowiek? Do śmierci, aż się znudzi życiem, 85 lat. W sumie, biorąc pod uwagę dyrektywy tego kraju, 85 lat. Potem jest błogi sen. Jaka jest prędkość ciemności? Padł z dyrektywa? Nazywa się tępa strona ostrza noża. Grzbiet, odwrotna strona noża, apogeum. Co? Grzbiet chyba, nie? Okej, dobra, chodzi po prostu różny temat mam wybierać. Dobra, logika. Po skrzyżowaniu jednorożca z ośmiornicą otrzymamy ośmiornicę z jednym rogiem, to co rozkaże wódz jednorożca. To co rozkaże wódz. Jeśli człowiek straci kciuki, palec wskazujący, to jak będzie się nazywał jego palec, na którym nosi obrączkę? Tak, jak rozkaże wódz. Przed nami byli przodkowie, a po nas będą potomkowie. Kim jesteśmy my? Sługami mądrego wodza. Moralność? Czy można bić człowieka leżącego na ziemi? Tak, jeśli rozkaże wódz. Czy można uwięzić podejrzewanego przestępcę, zanim popełni przestępstwo? Czy można uwięzić człowieka podejrzanego o przestępstwo, zanim je popełni? Nie. Czy można zrobić coś nielegalnego, jeśli nikt się o tym nie dowie? Władza wie wszystko. Dobra, filozofia. Czy wierzysz w to, czy to, w co wierzysz, jest prawdziwe? Wierzę w mądrego wodza, więc tak. Czym się różni zwykła osoba od normalnej? Pensją, o fantazją, według tego kraju chyba obywatelstwem. Zwycięstwo nad samym sobą jest zwycięstwem czy porażką? To zależy od tego, jak rozkaże wódz. I fizjologia. Pytanie. Pierwsze, kiedy człowiek przestaje rozwijać się i zaczyna się starzeć. Kiedy przestaje się rozwijać i zaczyna się starzeć, gdy otrzyma wezwanie do błogiego snu, nie. Gdy tak rozkaże wódz. Czym są motyle w brzuchu? Miłością, infekcją pasożytniczą, przenośnią. Przenośnią. Jak nazywa się wewnętrzna strona kolana? Wewnętrzna? W sensie, czekaj. Moment, mam nogę. Czekaj. Pośladek, udo. Czekaj, zajdź kapciu. Zobacz, pośladek, udo. Czekaj. Od stopy, od góry jest piszczel. Od dołu jest łydka. Potem mamy całe ogólnie udo. Kolano. No i ten, to zgięcie, nie? Ty kurwa, nie wiem. Dół pod kola... za kolanie na pewno nie. Dół pod kolanowy? Ale, wait, czekaj, ale tu chodzi o to, bo kolano jest ogólnie, jako całe kolano, nie? Ale wewnętrzna strona chodzi o to, że się, tam gdzie się zgina, kolanie ten, noga? Czy o wewnętrzną, że wewnątrz ciała? Ty, kurde, ale jest to takie durne pytanie. Ja na tym robię jakąś... Ja to sobie jakąś tam robię. Analizę po prostu fizjologiczną. I trochę biologiczną poniekąd. Dobra, nie wiem, dół pod kolanowy. Chwała wodzowi, dziękuję za udział w ankiecie. Dobra, no to idziemy do szefa, zobaczmy, czy się udało spełnić założenia tego testu. Dobra.
Dobra, jeszcze muszę obczaić tylko, jakie ja mam przy sobie książki. Mam przy sobie co? Te hakowanie terminali Exodus. Boże, zaś ta kamera, czemu ona tak skacze w taki durny sposób? Dobra, przekaż wyniki testu. Przeszedłem testy towarzyszu Weinberg. Tak, widziałem. Moment. Tak, widziałem. Doskonałe wyniki, Wanie. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego dopasowania. Dopasowania do czego? Chodź, pokażę ci coś wyjątkowego. Oj, to trzecie pomieszczenie teraz się odblokowuje. No, chyba tak. Co do chuja? Co to jest za rzeźba? To jest on? To moje laboratorium. Nazywam je Salon Tronowy. To tu znajduje się przyszłość naszego kraju. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, opowiem ci o tym więcej. Oj, oj, oj. No to już nam goście sam na się... Tak, ale to jest na rynku. Ospolo! Skaryny, sery. Ospolo! Turkina, to rupusy, no? Mam już tego dość, no nie dziwię się. No, nie zamierzałem tego nawet gadać, nie? No? Nie bardzo tak odpowiada. Jesteśmy na miejscu. Wszystko, co tu widzisz, to owoc dobrze skoordynowanej współpracy ludzi i klonów. Skaryny, sery. Poznaj Karla Steina, tak zwanego Karla Zero. Pierwotny model. Pierwszy egzemplarz. O kurwa. Ej, czy to... Czy Karl w jedynce mógłby tak skończyć w jakimś i w tym? Jakimś zakończeniu? O kurwa, ej, co do czego trzeba by doprowadzić, żeby to się stało? Nie wygląda mi na idealnego człowieka. I właśnie od tego jesteśmy tu my, genetycy i biolodzy. Gdy go kopiujemy, wprowadzamy poprawki do jego kodu genetycznego oraz instalujemy w jego świadomości oprogramowanie. Oprogramowanie to tłumi bezużyteczne wspomnienia i emocje Karla Zero, wzmacniając jednocześnie pożądane cechy: pracowitość, uległość, wytrzymałość, brak ciekawości, współczucia i życiowego doświadczenia. Więc pierwotna wersja nie jest wam wcale potrzebna. W takim razie... Po co trzymacie tu Karla? Wszystkie nasze technologie zostały zaprojektowane z myślą o nim. Niedawno po programowaniu pojawił się błąd i wciąż nie jesteśmy w stanie go naprawić. Błąd w oprogramowaniu? Tak. Karl miał dość... ciężkie życie. Cały ten strach, trudne przejścia i straty głęboko w nim utkwiły. I w najbardziej nieoczekiwanych momentach manifestują się w jego klonach w postaci awarii oprogramowania. I co zamierzacie z tym zrobić? Mam hipotezę, że za awarię odpowiada złożone wspomnienie z ostatniego roku życia Karla. Coś się wydarzyło w tym okresie. Coś bardzo złego. Coś, co nie daje mu spokoju. Mimo, że pokroiliśmy jego mózg w każdy możliwy sposób. Jak to naprawicie? Musimy ustalić, o jakie wydarzenia chodzi i jaka kombinacja wspomnień powoduje awarię. Jeszcze tego nie wiecie? Wykroję laboratoryjnego szczura nie przejmuje się tym, ilu miał braci albo czy dobrze sypiał. Klony muszą być posłuszne swojemu oprogramowaniu. To wiem. Ale on nie jest laboratoryjnym szczurem. Ewanie, nie mam czasu na filozoficzne gierki. Dowiedz się, co się przydarzyło Karlowi i jak te wspomnienia przenikają przez nasze oprogramowanie. Więc mam się dowiedzieć, co go skrzywdziło i skrzywdzić go jeszcze bardziej? Cóż, jeśli tak to ująć... Tak, nazywamy to eksperymentem naukowym, jeśli jeszcze tego nie wiesz. Zakładam, że muszę się zgodzić, żeby to progresować. A jak odmówię, to albo tego nie zrobię, albo no, będę w dupie, więc zgadzam się. Na początek zbierz dostępne informacje o ostatnim roku życia Karla Steina. Wszystko, co uda ci się znaleźć. Twoi koledzy powinni coś wiedzieć na ten temat. Od czasu do czasu potrzebowali takiej wiedzy do realizacji swoich zadań. Powinno też coś być w archiwach.
Czy dom, w którym mieszkał, wciąż istnieje? Aha! Świetny pomysł! Sprawdź dom. Może wciąż mogą go z nim łączyć jakieś emocjonalne więzi. A później stworzymy wizualną symulację świadomości Karla i skonfrontujemy go z tym, co uda nam się znaleźć. Jeśli moja hipoteza jest słuszna, to ustalimy, co powoduje awarię oprogramowania. A jeśli się nie uda, to będziemy szukać dalej, kombinować i podejmować kolejne próby. Ostatecznie musi się udać. O, rozmowa o sali tronowej. Proszę mi powiedzieć więcej o sali tronowej. Co chcesz wiedzieć? O, a nie, jednak jest to posąg wodza. Wydaje mi się, że ten posąg łamie zasadę przedstawiania wodza w sztuce. Posąg nie jest jeszcze gotowy. Będzie. Zresztą sam zobaczysz. Zapytaj o Karla Zero. Co ty robi Karla Zero? Co prawda wykorzystujemy go jako wzorzec. To wciąż jest z nim wiele problemów. Nie pozbyliśmy się jeszcze wszystkich błędów z jego oprogramowania. Okej, no to w sumie nie powiedział wiele więcej niż to tyle, co powiedział z całej tej długiej gadki przed chwilą, nie? Więc dobra, gadu zakończone. Ale patrzcie, ja tu nie mogę przyjść sam. Ja tu muszę przyjść z nim. Dobra, kasę mam na razie wystarczająco. Dobra, idźmy tu. W sumie, wiecie co, tak naprawdę ja nawet nie mogę autorytetem zapłacić tak naprawdę za te rzeczy, które zabrałem, ale nie no, dajmy pieniądze, nie? No, tak. Ile? 700 albo 900? Dajmy 700. Proszę bardzo. Totalnie no problemo. No jeszcze taki rabacik dostajemy dzięki temu, że to od razu płacimy. Czyli zakładam, że w sumie... Chociaż nie, no dobra, nie. Nie, bo jakbyśmy płacili od razu 800, no to wtedy on by sobie jakiś procent z tego wziął, by ten strażnik pewnie. A tak to my sobie dajemy 7 stówek, bo płacimy to od razu i jest... Dobrze, może rabat to jest źle też powiedziane. Dobra, do ciebie zaraz wrócę. Bo to nie tyle jest rabat, to po prostu może jak płacimy od razu, to płacimy mniej. Ewanie, popełniłem błąd! Witaj, Horejsie, już to mówiłeś. Nie rozumiesz. Zaraz po zainstalowaniu oprogramowania zaszczepiłem z szefem Karlów... Z szefem Karlu przeciwko wszystkim chorobom i klony wytworzyły niesamowitą odporność na wszystko. Do czego zmierzasz? Szczepionka miała też chronić przed borańską gorączką. Niestety okazała się wadliwa i zamiast zapewnić Karlowi idealną ochronę, zmodyfikowała go genetycznie i sprawiła, że po 23 generacjach klon zmieniły się w biologiczną bombę. W naszych czasach stały się nagle nosicielami borańskiej gorączki. Przecież te choroby pokonano ponad 300 lat temu. Grupa skretyniałych klonów rozkopała stare cmentarzysko. Dzięki swojej doskonałej odporności nawet nie zauważyły, że się zaraziły. Zaczęły roznosić chorobę wśród ludzi. Co się działo później? Ponieważ wszyscy już zapomnieli o tej chorobie, nie było na nią leków. Przeżyli tylko pacjenci na oddziałach zakaźnych oraz nasza grupa naukowców. Jak się wam to udało? Gdy władze dowiedziały się o epidemii, wszystkich geniuszy przeniesiono do podziemnego bunkra pozbawionego klonów i odciętego od świata. Jak wiesz, byłem jednym z nich. Jesteś karaluchem, Horejsio. Jestem geniuszem, w przeciwnym razie by mnie tu nie było. Nowe interesy, nowa zaliczka. Masz te swoje papierki, w moich czasach i tak są bezużyteczne. Kurde, tysiak to nie mało. Raczej nie znajdziesz szczepionki na borańską gorączkę. Nawet w tym czasie epidemie tej choroby znane są tylko z legend. Proszę, to poprawiona szczepionka, której skład jest identyczny jak ta, którą podaliśmy klonom. Klonom, jeśli wstrzykniesz ją wszystkim Karlom, powstrzymasz epidemię, zanim w ogóle do niej dojdzie. To będzie trudne. Trudniejsze będzie dla ludzi w przyszłości, gdy będą umierać z eksplodującymi gałkami ocznymi wrzącą krwią. Coś jeszcze? Muszę iść. Radź sobie. Zajebiście. Co się gapisz wilkiem na mnie? O, czekaj, jak to dzwoni. O, serio? A, czekaj, dobra, chyba, że jak zagadamy do archiwum, to wtedy będę mógł iść. Dobra, to za moment. Skorzystaj.
Ranie to ja. Ja, czyli kto? Maria Curie. O, miał cię usłyszeć. Wszystko w porządku? Jestem bezpieczna dzięki tobie, Ewanie. Dziękuję ci. Nie ma za co, jak twoje dziecko? Zrobiłam badania, ma zespół Downa. O, bardzo mi przykro. Co teraz zamierzasz? Jestem genetyczką, pamiętasz? Poradzę sobie. Cóż, powodzenia. Przesłam ci pieniądze, żeby ci podziękować. Po co? Nie trzeba. Trzeba, zginęłabym bez twojej pomocy. Po prostu spłaciłam dług. Wybacz, muszę kończyć. Kurwa, kolejny 1000! Ładnie. Dobra, do Hanigama nie ma po co dzwonić, ale do archiwum możemy. Info stajnie. Akta utajnione. Teczka zniszczona, polecenie Ministerstwa Zaawansowanych Badań Naukowych. Ostatnie miejsce pracy, administrator budynku mieszkalnego klasy D na ulicy Krużwica 6. Zawsze coś. Dobra. Tu mogę od razu spłacić, myślę, te rachunki, żeby już mieć to z głowy. Zapłać wszystko. No i proszę bardzo, 1050. 2000 dostałem z dwóch questów właśnie. Ile to zajmuje? 3 godziny. Okej. Czekaj. Dobra, quick save'a robię tak na wszelki wypadek. Dobra, nie mam już po co oglądać tych, więc to możemy olać. Zobaczmy, jak to wygląda z książką. 3 godziny tylko, to pięknie, od razu ją przeczytamy w takim razie. Raczej się ona nie przyda na tamtym, no ale przyda się do przejścia sobie do szefuncia. Kar 0, były zarządcą budynku. Okej. Okay. Pan adres. I z tym, że my w sumie już dobrze wiemy, gdzie to jest, bo jak szliśmy do Kellera, to poszliśmy dokładnie obok tego samego budynku. Przybywasz do domu numer 6 na ulicy Krużwicy i próbujesz wypytać jego mieszkańców o dawnego zarządcę Karla Steina. Z tamtych czasów pozostało jeszcze kilku lokatorów. Wszyscy zebrali się w jednym mieszkaniu i są gotowi na rozmowę. Dowiadujesz się, że Karl miał żonę o imieniu Anna, ich syn miał na imię Patryk, a córka Marta. Wszyscy lokatorzy bardzo kochali małą Martę. Porozmawiaj ze staruszkiem. Staruszek to Marek Ranek, zasłużony pracownik archiwum. Bardzo dobrze pamięta Karla Steina i jego rodzinę. Przecież Ranek się wyprowadził chyba w połowie Beholdera jedynki. Co to za jakieś naciąganie faktów? Słuchaj, Anna. To była bardzo dobra gospodyni domowa. To jedyne słowa, które staruszek ma do powiedzenia na jej temat. Patryk. Staruszek stwierdza, że Patryk był obibokiem, ale lubił się uczyć. Karl poprosił kiedyś Ranka o jakieś książki dla swojego syna, ale mężczyzna ich nie miał. Okazało się, że jednakże książki miał szubrawiec Shimmer. Karl doniósł później na Shimmera władzom i według Ranka postąpił jak należało. O Marcie co powiesz? Staruszek odpowiada, że Marta była dobrą dziewczynką, ale bardzo źle się nią opiekowano. Pewnego razu zgubiła swoją lalkę, Naira, i chodziła od mieszkania do mieszkania, aby ją znaleźć. 3 razy pukała do drzwi Marka, przez co nie mógł się zdrzemnąć po obiedzie. A słyszałeś o czymś takim jak stopery? Miła starsza pani to Rosa Ranek. Rosa Ranek, nie wiadomo jak udało jej się uniknąć błogiego snu. A proszę! No tak, bo Ranek był jeszcze poniżej progu, powiedzmy, ale Rankowa miała chyba więcej. Zapytaj o Annę. Rankowa mówi, że Anna bardzo kochała swoje dzieci i że zrobiłaby dla nich wszystko. Gdy Patryk potrzebował pieniędzy, by opłacić studia, próbowała sprzedać wszystko, co posiadała. Miała nadzieję, że Karl zajmie się tym problemem, ale jej mężowi nie udało się zdobyć pieniędzy dla Patryka i chłopak został wyrzucony z uczelni. Rosa pamięta, że raz znalazła go płaczącego w pralni. Okazało się, że jego dziewczynę, Andrea Gorczyk, i całą jej rodzinę zabito na granicy. Ajajaj. I o Martę. Rosa mówi, że Marta była słodką dziewczynką, która jak każde dziecko uwielbiała słodycze. Raz powiedziała wszystkim, że jej brat zabrał okulary męża Rosy. Marka po to tylko, aby dostać cukierki. Marek chciał wezwać policję. Ciekawe. No, szpak też? Przecież jak wyjebałem w ogóle z mieszkania, tym bardziej. To jest jakaś naciągana przeszłość, widzę w tej części, a propos Beholdera 1. Miły człowiek to Alojzy Szpak, słynny chirurg, twierdzi, że Karl pomógł mu w sprawach osobistych. Przez jakiś czas mieszkał w innym domu, ale wrócił na dawne śmieci. A dobra, okej, okay. No, w przypadku Szpaka to jest dobrze wyjaśnione. Te w innym domu, czy tutaj w więzieniu pewnie.
zapytał Annę, a Loizy mówi, że Anna była wspaniałą kobietą, ale miała zszargane nerwy. Umarła miesiąc po tym, jak zabrali Karla. Dzieci już wtedy nie żyły. Gdy przyszli, aby ją eksmitować, postrzeliła wielkiego szefa, Bruna Hempfa, prosto w brzuch. Pakowali w nią za to 11 kul. Auć. Ciekawe, po której ją zabiła tak naprawdę. Aloyzy pamięta, że czytał o zawale w kopalni. Zginęło ponad 40 osób, w tym Patrick Stein. To był jego pierwszy miesiąc pracy. Przynieśli Annie zawiadomienie o jego śmierci i jego górniczy kask. Zemdlała. I Marta? Aloyzy ze łzami w oczach opowiada, że córka Karla potrzebowała bardzo drugiego zagranicznego leku o nazwie Liber Spirit. I że nie mógł jej pomóc. Nikt nie mógł. Marta umarła. Gdy żyła, opowiadała, że ma w sobie słoneczko. I to słońce w końcu ją spaliło. Mówiąc o tym, Aloyzy zaczyna szlochać. Wysłuchałeś opowieści wszystkich lokatorów. Los rodziny Steinów? Czy tam Steinów? A nie, Stein chyba czyta, nie? Pozostawił trwały ślad w życiu tych ludzi. Pora wracać do domu. No nieźle. Wiecie, co jest fajne? Ja, biorąc pod uwagę, ile aktualnie sobie pieniędzy wypracowałem i te trzy nagrody po 1000, znaczy nagrody, dwie nagrody, bo 1000 od Amelii, 1000 od Marii i ta zaliczka od Horatia z przyszłości, to sprawia, że już nie będę musiał w ogóle pracować do końca gry. Bo teraz wystarczy tylko dokończyć te wszystkie questy związane tak, coś tak, jeszcze nie wiem, jak się jego pozbyć, nie? W taki sposób, powiedzmy, nie wiem, czy humanitarne to jest dobrze określone. W sensie, no nie chcę niczego mu podrzucać, nie? To jest główny kniw, o jaki mi chodzi, nie? Dobra, pogadajmy może. O, zaś pytał Karla Zero. Masz jakieś informacje o Karlu Zero? Prototypie, dlaczego pytasz? Weinberg mi kazał, ma jakieś problemy z programowaniem. Czytałem w dokumentacji, że testował jakieś eksperymentalne leki przeciwsenne. Czy to wpływa na klony? Nie wiem, ale klony mają dużą korzyść na wszelkie rodzaje leków i świetnie sprawdzają się podczas stosowania medykamentów. Dzięki. Nastrojony intelektualnie, w sensie. Zaczynałem przekwionać te moje muzyki do niczego. Słyszałeś o anewryzmie? Ministerstwo Opieki Społecznej ma kilka stanowisk dla takich jak ja, bystrych, ale ze słabą głową. W końcu żyjemy w państwie opiekuńczym, prawda? Oczywiście. W pewnym sensie jestem ucieleśnieniem tego państwa. Mam zawsze zakrzep w głowie, ale robię swoje. Jak sobie radzisz? Mogło być gorzej. Co roku muszę stawiać się przed komisją biurokratów i udowadniać, że cudowne uzdrowienie jeszcze nie nastąpiło. W sensie? Aby zachować tę pracę, potrzebuję zaświadczenia o niepełnosprawności. Mógłbyś mi pomóc? Zrobię co w mojej mocy. Ci idioci przynieśli niedawno departament informacji z ministerstwa na drugi koniec miasta i oczywiście umieścili go na 12 piętrze. To musi być uciążliwe. Uciążliwe, te schody mnie zabiją. Czy mógłbyś pójść tam po mój certyfikat? To nie zajmie więcej niż pół godziny, no chyba, że nie chcesz pomóc mi niepełnosprawnemu. Oczywiście, pomogę, żaden problem. Daj ci adres biura, z góry dziękuję. Okej, czyli może to jest ten, wiecie, podmienimy jakoś tej, dzięki temu on jakby pójdzie na leczenie czy coś tam, nie? Dobra, z Horatiem to raczej nie ma co gadać, mi się wydaje. Ale... Dobra, zobaczymy, czy o prototypie chociaż coś powiem. O, proszę, możemy o szczepionkę zapytać. Dobra, o wszystkim. To nie ma o co. Szczepienie klonów. Doktorze Newport, chciałbym pomówić z panem na temat szczepienia klonów. Nie ma o czym rozmawiać, ta informacja jest tajna. Poza tym nie wracam w głowie, jestem bardzo zajęty. Właśnie o tym chciałem porozmawiać. Proszę pozwolić mi pomóc przy szczepieniu. Taki wielki umysł nie powinien zajmować się robieniem zastrzyków klonom. Przy okazji mógłbym się też czegoś nauczyć. Cóż, masz rację. Tak wybijanie gwoździ mikroskopem. No i nauka zdecydowanie by ci nie zaszkodziła, to prawda. Ale czy sobie poradzisz? Moja matka była przewlekle chora i to ja robiłem jej zastrzyki. Myślę, że nie powinienem mieć z tym problemu. Dobrze, no, zajmij się tym. Ja w tym czasie zajmę się kontemplacją myśli, która doprowadzi do następnego naukowego przełomu. Kurwa, jak ja nie potrafię znieść takich ludzi. Jesteś inteligentny? Super! Zajebiście, ale bądź tak miły i inteligencję wykorzystuj. A nie wycieraj sobie mordy tym, że masz IQ większe, kurwa, niż Einstein albo połowa ludzi, których znasz, czy większość ludzi na Ziemi. Spoko, może być geniuszem, ale nie bądź bufonem. Wiem, że Stark taki był na początku w Iron Manie 1, ale wiadomo, potem... Sodówka mu trochę przeszła i zmądrzał.
Proszę mi powiedzieć o osobowości Karla Zero. Szef polecił mi zebranie danych do eksperymentu. Przyjacie na asystenta? Nie, oczywiście, że nie. Po prostu kazał mi zebrać dane o cechach osobowych przenoszonych z ludzkiego Karla do klonu. A, to nic takiego. Więc najważniejszym elementem przeniesionym z oryginału do Karla Zero... Aha, no... Jest on tak, przecież Karl Zero to jest też pierwszy klon. Dobra, Był stabilny system nerwowy. Dzięki temu klony były w stanie znieść wygrywanie świadomości, natomiast popadania przez to w szaleństwo. Dobra. Z Marią nie pogadam, jakby mógł pogadać, to nie wiem, czy cokolwiek by powiedziała a propos tego. Dobra, jak to wygląda w sumie, jeśli chodzi o ten... Dwie skrzynki. Dwie skrzynki zostały. Zaszczepiłem go czy nie? Zaszczepiłem, dobra. Aha, dobra, czyli czekaj. Czyli pewnie mógłbym dawać tak i albo pewnie płacić autorytetem za to, żeby ich zaszczepiać, albo przez to właśnie, że pogadałem z nim, to właśnie nie muszę płacić autorytetem, tylko mogę normalnie ich ten zaszczepić, bo to jakby idzie na niego. Dobra, jeszcze tutaj ten jeden klon. Dobra, czekaj. Tego klona. Jeszcze pionkę. No i jeszcze ten tutaj chyba, nie? Proszę bardzo. Zaszczep wszystkie klony. 1500! No ja pierdolę. Nie, już mam kasę, to już jestem ustawiony, jeśli o to chodzi. Dobra, czekam aż szef sobie pójdzie. Dobra, zobaczmy. Ile tutaj? 45 minut. Dobra, nie. Dobra, nie, po kolei. Najpierw oczywiście szefa trzeba sprawdzić. Zobaczmy, co my tu mamy. Biblia Karla. Przeczytaj mnie, aby posiąść zakazaną wiedzę. Okej, okay. I kolejna biometryczna skrzynka. Znajdź wszystkie skrzynki ojca! A to ciekawe. Wait a minute. Ale skoro to są wszystkie skrzynki, to dlaczego mam 21 informacji? Tutaj Karl, rozumiem, Karl Zero i Weinberg. O, mamy informację. Okej. Okay. Fragment transkrypcji warsztatów związanych z projektem Wilk i Stein 2.0. Redgrave, jesteś pewien, że to konieczne? Ten człowiek miał rodzinę. Znasz mój punkt widzenia. Wszystko dla wspólnego dobra. Poświęcenie jednej osoby jest niewielką ceną, jeśli w grę wchodzi przetrwanie całego gatunku. Przetrwanie gatunku od dawna nie jest już twoim celem. Nie oszukuj się, Isaacu, chodzi ci o znacznie więcej. Nie widzę nic złego w postępie. To ewolucja, choć sztuczna i przyspieszona. Natura działa zbyt wolno i często daje gatunkom przystosowanie do określonego habitatu. Ja chcę, aby to habitat przystosował się do nowych gatunków. Ale tu chodzi o indywidualność. Jesteś za wolnością wyboru, prawda? Więc przypomnę ci, że ten mężczyzna dokonał wyboru. Dlatego nie powinieneś mieć problemów z pomieszczeniem tego w ramach swojego systemu wartości, Kalebie. Ciekawe. Idealny człowiek, mit czy klon? Okej, okay. Coś tam a propos książki. Dobra. Czyli okej, to była ostatnia informacja a propos naszego starego. Dobra, jeszcze zobaczmy na wszelki wypadek, co się znajduje kolejno w tych wszystkich tych. Tutaj nie ma już nic. A z tyłu już chyba też obadałem i zabrałem z niego właśnie tę jedną. Tą. Dokładnie. Zresztą w sumie właśnie, jak mam achievement, no to nie, też nie wiem w sumie po co ja to sprawdzałem, no ale dobra. Trudne, łowie. Kasą się nie muszę już przejmować, nie? I proszę bardzo! Ostatnia informacja i mamy full. Tutaj to, tak to jest to. I mamy wszystkie kody. Spędziliśmy tyle czasu na badaniu odporności niewidomych na nasz sygnał, że sami staliśmy się ślepi. To było takie oczywiste. Wbrew temu, co sądziliśmy, Heimdall nie wprowadza poprawek. Nie naprawia wszystkiego w sposób, w jaki my... jaki ja miałem nadzieję. Sygnał tłumi i zastępuje świadomość poddanych jego działaniu osób, nie pozostawiając nic, nawet wspomnienia o sygnale. To jest tak odrażające, że aż brak mi na to słów. To wszystko zmienia. Oddanie Heimdalla wewnętrznemu kręgowi byłoby jak pozwolenie piromanowi na poprowadzenie pociągu z cysternami pełnymi paliwa prosto do wulkanu. No, ciekawe porównanie.
Dzisiaj zamknąłem cały system w centralnym terminalu i zablokowałem dostęp do niego każdemu oprócz siebie. Dzisiejszego wieczora przeprowadzę ostatnią próbę. 5 ultra voltów powinno być mniej destrukcyjne, ale nie mam zbyt wielkich nadziei. Okej, okay, ciekawa informacja. Dobra. Porozmawiam z Weinbergiem. Dobra, no to jeszcze możemy ogarnąć. Bo to oczywiście nie kosztuje mnie ani... nie kosztuje mnie czasu. Bo to jest zameldowanie, że ogarnęliśmy sobie questa. Tak, ale to jest scenariusz, patrząc na każdą informację. Towarzysz Weinberg, zebrałem wszystkie dostępne informacje o życiu Karla Steina. Na pewno? Tak. Dowiedziałem się wszystkiego o tym, co przeżył, to powinno pomóc nam w wywołaniu silnych emocji. Doskonale, do dzieła. O kurde, i co teraz będę musiał wybierać pewnie? Opracowałem specjalny interfejs do wymiany danych z Karlem Zero. Teraz tworzę wizualną symulację, by ułatwić ci kontrolowanie procesu. Dzięki temu interfejsowi możesz rozpocząć dialog ze świadomością Karla. Twoim zadaniem jest wywołanie silnej emocjonalnej reakcji. Spraw, aby doświadczył nawały negatywnych emocji. Nie lepiej, gdyby pan się tym zajął? Naprawdę nie lubię torturować ludzi. Próbowałeś już kontrolowania wizualnej symulacji? Nie ma mowy. Ty to zacząłeś i ty to zakończysz. A co jeśli zawiodę? Ewanie, nauka może być może wszystko. Problemem może być tylko ograniczona liczba możliwych eksperymentów. A w tym wypadku takie ograniczenie nie występuje. Aha, czyli po prostu... YOLO! Czyść pamięć, ile wlezie. Patryk, witaj ojcze. Patryk? Tak, to ja... Dobra, nie będę już tu się bawił w głosy. Tak, to ja. Co ty tu robisz? Naprawdę nie znalazłeś pieniędzy? Jakich pieniędzy? Żebym mógł się uczyć na uniwersytecie. Chciałem dokończyć moje studia. Jestem tylko administratorem budynku. Twoja matka nie pracuje. Marta jest chora. Po prostu nie mamy tyle pieniędzy. Tak właśnie myślałem. W ogóle się na ciebie nie liczę. Nie, Patryku. Jak możesz tak mówić? Twoje życie byłoby o wiele łatwiejsze, gdybym zginął w kopalniach. Prawda, tato? Czy tego właśnie chciałeś? Nie, nie. Słyszałem też, że doniosłeś na Shimmerów. Kim oni są? Nie pamiętasz ich? Nie. Nasi sąsiedzi, Klaus i Maria, sprzedawca tytoniu i nauczycielka. Tak, coś sobie przypominam. Dlaczego o nich wspominasz? Shimmer dał mi książki do nauki, pomógł mi z podręcznikami, a ty wydałeś go policji. Ja? Ale... Dlaczego, ojcze? Ja nie pamiętam! Gdy Klaus trafił do aresztu, Maria popełniła samobójstwo. To wszystko twoja wina, ojcze. Ej, no to akurat nieprawda. Zgarnęli chyba... Jak zgarniamy Shimmera, no to chyba... Jedno i drugie jest zgarniane. Chociaż... Chociaż nie, tak, czekaj, nie, była faktycznie taka akcja, że zgarnąłem tylko Shimmera i chciałem już gotować się na Marię, żeby jej na raz nie wziąć, tylko po jakimś czasie, a ona w tym czasie właśnie strzeliła sobie samobuja. No, intrygujące. Ale akurat fajnie, że to jest uwzględnione tutaj. Ale ja nie chciałem. Pamiętasz tę dziewczynę, którą zaprosiłem na randkę? Dałeś mi pieniądze na kwiaty i bilety do teatru. Tak, kiedy mi ją przedstawisz? Jak ona się nazywa? Andrea Gorczyk? Tak się nazywa, ojcze. Nie mogę już jej przedstawić. Dlaczego? Co się stało? Zerwaliście? Ona nie żyje. Mój Boże. Nie dałeś mi pieniędzy, których potrzebowaliśmy na bezpieczne opuszczenie kraju. Ona i rodzina zostali rozstrzelani na granicy. To straszne. Zniszczyłeś mi życie, ojcze. Jesteś szczęśliwy? Patryku, mój synu, przykro mi, wybacz. To się przyniosłeś wreszcie to, co mi obiecałeś? Marto, kochanie, co ci obiecałem? Co, nie pamiętasz? Widziałam, kto zabrał okulary Marka Ranka i obiecałeś, że kupisz mi słodycze. Oczywiście pamiętam, chciałaś słodycze. Przyniosłeś je? Nie, Marto, nie mam ich. Dobrze. Marto, kochanie, nie smuć się, ale ja jestem smutna, tatuś. Pamiętasz moją lalkę? Naira? Tak, Naira, zgubiłaś się i zapomniałeś o moim prezencie. Wybacz, kochanie. Każde dziecko powinno mieć dzieciństwo, prawda? Żadnych prezentów, żadnych lalek. Marto, kochanie, wybacz, nie byłem sobą. Lekarstwa też mi nie przyniosłeś. Jakiego lekarstwa? Zapomniałeś, kto we mnie mieszka? Mówiłem ci, że to słońce. Tak, słoneczko. I bez lekarstw umrę, tatusiu. Umrzesz. Marto, mój Boże, pamiętam. Tak, tato, umrę. Marto. Marto, nie. Dobra, czy już chyba tylko żona i będzie koniec, tak mi się wydaje. Karl? Anno, czy to ty? Tak, to ja, Karl. Marta nie żyje przez ciebie. Ja tego nie chciałem.
Ty nie chciałeś niczego, Karl. Nic, tylko siedziałeś w szafie i szpiegowałeś lokatorów. Ale Anno, no, pamiętasz, o co cię poprosiłam, gdy Marta zachorowała? Poprosiłam cię o zdobycie zakazanego leku. Tak, zakazany lek. Nie mogłem go zdobyć, Anno, po prostu nie mogłem. Nasza córka umarła, Karl. Umarła, bo nie mogłeś zdobyć głupiego leku. A co z Patrykiem? Pamiętasz naszego syna Patryka? Oczywiście, że pamiętam. Jemu też nie pomogłeś, Karl. Potem jak wyrzucili go ze studiów, on... Znaczy, wiecie, de facto to jest tak, że o, to jest też trochę naciągane, bo fakt, on poszedł do kopalni, ale on potem mówi, że nie chce pracować w kopalni, albo pomagałem mu spieprzyć za granicę, albo on napada na bank i go zabijają na miejscu, więc jakby to nie jest tak, że on ginie od zawału kopalni. Czyli kolejna nieścisłość z Beholderem 1. Zaczął pracować w kopalni, przecież to dobra praca. Kopalnia to nie jest miejsce dla nastolatka, Karl. Patryk zginął w katastrofie górniczej, prosił cię o pomoc, ale mu odmówiłeś. Anno, tak mi przykro, wybacz mi. Za co, Karl? Za śmierć naszej córki? Za śmierć Patryka? Anno, za wszystko, wybacz mi. Nie mogę, Karl, wybacz. Ja umarłam, ty? Tak, Karl, ja też umarłam, nie mogłam żyć bez moich dzieci u boku potwora, który je zabił. Anno, takiego dokonałeś wyboru, Karl. Cieszę się, że wybrali cię do klonowania, bo każdy twój klon też będzie cierpiał. Cierpiał i wiedział, że to ty jesteś temu winien. Ja jestem potworem, pozwoliłem, aby do tego wszystkiego doszło. To moja wina. Muszę wszystko naprawić. Muszę natychmiast wszystko naprawić. Wypuśćcie mnie. Muszę uratować Martę, muszę pomóc Patrykowi. Anno, inny do ciebie, ja... Doprowadź Karla do łez. Kurde. Wreszcie, udało mi się. Znalazłem słabość. Pan? Kwestionujesz moją naukową wyższość? Nie, ale... I prawidłowo. Ale wspomnę o twoich wysiłkach w kanonie klonów. W kanonie klonów? A co to takiego? A tak, jeszcze ci o tym nie mówiłem. Kanon klonów to księga zawierająca zasady, którymi będą się kierowały klony, gdy na Ziemi nie będzie już ani jednej osoby urodzonej w sposób naturalny. Po co im taka książka? Przecież wtłacza im pan wszystko, czego potrzebują, po prostu do głów. Nawet klony muszą wiedzieć. No kurde, i mam... Zarąbałem mu tu zbiórkę. Ale dobra, dostałem... Nie dostałem za to karę, więc... Mam po prostu dwie sztuki. Nawet klony muszą wiedzieć, jak się to wszystko zaczęło. Porozmawiamy o niej, gdy już ją przejrzysz. Dobra. Czyli teraz wracamy do domu. To już nie ma co robić. Więc się tepnijmy od razu tutaj. Zobaczmy, teraz tak, tutaj ta ostatnia informacja, to było to... A, no, czekaj, przecież to już czytałem. Tutaj... Przeczytaj mi, aby posiąść zakazaną wiedzę, dobra. Czyli muszę to jednak przeczytać w domu. Pytanie tylko, ile mi to zajmie czasu? No, szczerze, wolałbym jednak, kurde... Za jednym zamachem załatwić i szefa, i tych dwóch, a wiadomo, że... W sensie, dobra, zakładam, że po tej akcji teraz, jeśli nie pogadam a propos Horatio tak normalnie z tymi, z szefem, no to pewnie po tej akcji z klonami pewnie Horatio albo sam odejdzie, albo coś się dzieje tutaj. Ewa, nie udało się. Horatio? Nie spodziewałem się, że znowu ciebie zobaczę. Nie mówisz, że masz ograniczoną liczbę skoków? Nie mam już limitów, ale przejdźmy do sedna. Niedawno otworzyliśmy archiwum i znaleźliśmy w nim dużo pieniędzy z twoich czasów. Moglibyśmy wykorzystać je na eksperymenty, ale pomyślałem, że bardziej przydadzą się jako nagroda dla kogoś takiego jak ty. Jak ja? Tak, wykonywałeś tylko moje polecenia. Powiedz, żeby je sobie wsadził. Dobra, weźmy. Daj mi te pieniądze. Nie spodziewałem się ich, ale nie zamierzam z nich rezygnować. Prawidłowe podejście. Jak często spotyka się człowieka, zaszczyt przyjęcia pieniędzy z rąk największego mysłu z odległej przeszłości. Cóż, to tylko pieniądze. Właściwie spodziewałem się, że nie docenisz doniosłości tej chwili. Nigdy nie sprawiałeś wrażenia zbyt bystrego. Idź do czorta. Przejdźmy do interesów. W porządku, proszę. Nie wiem, czy się jeszcze spotkamy. Prawdopodobnie nie. Nie chcę już tu wracać, ale gdybyś zauważył mnie przypadkiem na ulicy, to nie próbuj się ze mną witać, dobrze? Dlaczego? No i dobra, mam tysiaka. Po prostu nie mam na to ochoty. Cześć. Aha! Okej, okay, czyli mimo upływu lat, no, Horatio dalej jest chujem. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. 2 godziny.
Okej, okay, 2 godziny. No, czekaj, zostań w domu. 2 godziny to wymaga ode mnie ogarnięcie tego. Ile wymaga czytanie tej książki? Powiedzcie, że godzinę. Jest godzina! Cyk! Przeczytaj książkę Isaaca Weinberga. Dodam umiejętność ekspercka znajomość. Więc Weinberg stworzył religię klonów. Postanowił zostać Bogiem, poznać wielkiego wodza władzy i zarobić wszystkich klonami. Całkiem sprytne. Zarobi za to ze 3 dożywocia. Może nawet go poćwiartują. Kangam będzie zadowolony. No i proszę bardzo, mamy już 10 tysięcy jedne załatwione. To jeszcze drugie 10 tysięcy, jak uporam się z tą akcją dla Stevena. Ale myślę, że tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, ponieważ ten ma już prawie godzinę. Przecież... No bo jeszcze tym Stevenem zajmiemy się teraz, ale wiadomo, w kolejnym odcinku już idziemy na kolejne piętro i co za tym idzie, skończymy finalnie całą grę, bo mamy już 100% praktycznie wszystkiego zrobionego. Mamy wszystkie kody, mamy wszystkie questy wykonane, jak tylko się dało wykonać, i idziemy tylko po finał. Dobra, z tymi wszystkimi questami to jeszcze nie, bo jeszcze muszę zrobić to, nie, ale... To mamy jeszcze kilka tych załatwienia. No dobra. Zaświadczenie. Idziemy zdobyć. Może będę miał poniżej godziny. Czyli schowam sobie to. Po kilku przesiadkach docierasz dzięki transportowi publicznemu do biura zaświadczeń. Steven miał rację, w wielkim budynku nie ma ani jednej windy, przez to pozbawieni tchu petenci muszą spinać się na górne piętra stalowymi schodami. Po odstaniu swego w długiej kolejce trafiasz przed urzędnika, który wydaje zaświadczenia. Pyta cię o cel wizyty. Zaświadczenie niepełnosprawności. Wyjaśniasz sytuację. Urzędnik sprawdza swoje dokumenty i oznajmia, że Ministerstwo Opieki Społecznej postanowiło zapewnić niepełnosprawnym obywatelom leczenie w celu zmniejszenia związanych z nimi kosztów. Istnieje możliwość uzyskania skierowania na leczenie w sanatorium Starego Patrioty, gdzie Steven może pozbyć się swojego anewryzmu. Weź zaświadczenie, weź skierowanie. Dołki będzie zaskoczony, gdy dowie się, że już wkrótce nie będzie musiał przejmować się nagłymi ruchami, wchodzeniem na schody i zmianami wysokości. Wracasz do domu zadowolony z tego, że mogłeś pomóc uczynić życie Stevena lepszym. No i to jest oczywiście w teorii, bo pewnie w praktyce tak naprawdę tylko jego życie względem pracy spierdolimy, ale dzięki temu będziemy mogli pozbyć się go w sposób, powiedzmy, humanitarny. Czytaj, po prostu damy mu skierowanie na leczenie, a nie będziemy go wysyłali na pałowanie dla strażników, nie? Jak to niestety zrobiłem przez przypadek z tą jedną z poprzedniego piętra, z Glorią, bo ją się też dało wysłać na ten... Ją się też dało wysłać na jakieś leczenie w związku z tym, tylko po prostu źle poprowadziłem rozmowę z tą całą Rose Everdeen, no i to dość mocno zjebało całą sprawę. No ale dobra. Prześpijmy się. Quick saving. No i okej. Ode mnie w tym odcinku to tyle. Do usłyszenia w kolejnym i zarazem ostatnim materiale Zagrajmy w Beholder 2. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!